Moim dzisiejszym gościem w studiu jest Sylwia Błach, młoda autorka książki Bo śmierć dopiero początek, a prywatnie studentka na Politechnice Poznańskiej. Cześć Sylwia. Hej, miło mi. Porozmawiamy dzisiaj właśnie między innymi o twojej książce, którą wydałaś się w tamtym roku. No właśnie, przejdźmy do początku. Jaki był ten twój start? W sumie zaczęłam pisać, odkąd praktycznie pamiętam, już od dziecka. Tworzyłam jakieś takie wierszyki, opowiadania dla rodziny i zawsze wydawało mi się to czymś, co naprawdę kocham. Pierwszą swoją taką mikropowieść, jak ja to nazywam, stworzyłam w podstawówce i to był taki mój pierwszy, najważniejszy może debiut, bo odczytałam ją przed całą klasą. Nauczycielka wtedy też doceniła i wspierała mnie w tym, żebym zaczęła dalej pisać. No i wtedy tak czułam, że znalazłam jakąś taką swoją pasję, sposób na poradzenie sobie z życiem, ze stresem, na odreagowanie, na spędzanie wolnego czasu także. Ale tak pierwszy raz na poważnie faktycznie, że poczułam, że pisanie to jest coś, co mogę robić nie tylko dla siebie, ale też z czym mogę wychodzić do ludzi, to było w liceum, kiedy siedziałam, przeglądałam internet, nagle wpadł mi w oko jakiś konkurs literacki, pomyślałam, napiszę i udało się mi zająć trzecie miejsce. Jaki to był konkurs? To był powiatowy konkurs, ogólnowojewódzki, polski? To akurat był ogólnopolski konkurs Dusza Kobiety. Miejsce. Tak. I Dusza Kobiety. I o czym w tym opowiadaniu pisałaś między innymi? To był typowy obyczaj. Historia będąca rozmową głównej bohaterki z jej alter ego. Zastanawiała się, jak sobie poradzić z życiem, bo uciekła od świata, uciekła od rodziny i nie wiedziała, co robić dalej. I lustro zaczęło do niej gadać. Pomysły na to opowiadanie i na swoje inne to tak z życia czerpiesz? Czy to po prostu tak sobie wymyślasz jakąś historię i ją przenosisz na papier? Czy to jest troszeczkę jednak autobiografii w tym własnych doświadczeń? Staram się typowo wymyślać historię, zwłaszcza, że teraz specjalizuję się w grozie, więc ciężko by było rzeczywistość przenosić na papier. I unikam też sytuacji, w których główna bohaterka, czy nawet któryś z pobocznych bohaterów mógłby się ze mną kojarzyć. Pisanie dla mnie to przede wszystkim fikcja, kreowanie postaci, kreowanie światów, wymyślanie zdarzeń i to jest dla mnie najfajniejsze. I powiedz mi, robiły wrażenia na twojej rodzinie, na twoich bliskich, na znajomych właśnie te twoje początki, to jak odkrywałaś, że chcesz być pisarką, czy dzieliłaś się tym wszystkim z nimi? Jeśli się dowiadywali, to mnie wspierali, ale zawsze miałam raczej taką zasadę, żeby nie informować, że coś piszę, nie chwalić się tym do momentu, dopóki nie skończę. Naprawdę w przeciągu gimnazjum czy początków liceum miałam mnóstwo zaczętych projektów, których nigdy nie skończyłam i o których nikt nigdy nie wiedział. Czyli to takie było pisanie do szuflady tak naprawdę. Tak. A wracasz do tych swoich pierwszych tych pomysłów z młodszych lat? Teraz, w tym momencie, szukasz inspiracji też w tym, co kiedyś wymyśliłaś? Nie, bo nie wydaje mi się na tyle dobre. Jednak to były takie faktycznie typowo początki. Choć gdzieś na strychu mam schowaną taką swoją pierwszą książkę, którą pisałam jeszcze jako taki naiwna nastolatka, z nadzieją, że ją wydam oczywiście, co jakbym teraz to czytała, to stwierdzam, jedna wielka grafomania, ale leży tam ukryta taka wielka pamiątka. I w tym momencie już jesteś tak naprawdę, można nazwać cię pełnoprawną pisarką, no bo książka jest wydana, już w sumie druga, tak? Bo pierwszą twoją wydaną książką był zbiór opowiadań Strach. Tak. I to były opowiadania pisane w przeciągu jakiego czasu? To akurat jest zbiór opowiadań, które powstały w przeciągu liceum. To są założenia wszystko opowiadania grozy. Są zarówno opowieści takie typowo stawiające na gorę, przerażenie i tego typu klimaty, a są też takie delikatniejsze, jest jeden kryminał, więc to jest typowo taka mieszanka wszystkiego tego, co mi się roiło w głowie w trakcie liceum. Ktoś nagle zechciał wydać, to stwierdziłam, czemu nie skorzystać z okazji. A właśnie, a skąd pomysł na tego typu rodzaj twórczości literackiej, groza, thriller, gore i tego typu, a na przykład, zwykle jakąś taką obyczaj, romans na przykład, i jak to teraz często bywa, że właśnie nastolatki piszą jakieś tam romantyczne historie i tak dalej, a tutaj w drugą stronę. Znaczy, od zawsze interesowałam się grozą i wszelkimi takimi mrocznymi tematami, więc pisanie tego typu literatury było dla mnie czymś naturalnym. Jednak zawsze powtarzam, że nie chcę się do tego w życiu ograniczyć. Jeśli kiedykolwiek przyjdzie mi do głowy pomysł na obyczaj czy nawet romansidło, to z chęcią to napiszę, bo
lubię każdy typ literatury i faktem jest, że groza jest moją ulubioną, ale to nie znaczy, że nie dopuszczam nic innego do siebie. Staram się czytać wszystko, co jest po prostu według mnie dobre. Czyli dopuszczasz taką możliwość, że kiedyś przestawisz się na inny typ literatury? Może nie tyle, co przestawię, a będę skakać z książki na książkę. Czyli w planach są następne pozycje, z tego co rozumiem? Cały czas mam nadzieję, że uda mi się dalej pisać, jednak to też w dzisiejszych czasach dużo zależy od rynku wydawniczego i nie będę robiła czegoś na siłę. Jeśli za parę lat przestanie mi się to podobać lub przestanę być doceniana, to może po prostu sobie odpuszczę, nie wiem. Póki co żyję nadzieją, że jednak dam radę tworzyć, bo w tym momencie to kocham naprawdę. W tym momencie, bo Śmierć dopiero początek, jest już twoją drugą książką, i mam nadzieję, przynajmniej ja, że się nie będziesz do tego ograniczyła. No a właśnie może troszeczkę o tej książce, bo Śmierć dopiero początek. Skąd pomysł? Inspiracja do tej książki? Właściwie to nie wiem. Wyglądało to tak, że stwierdziłam w pewnym momencie, że nadszedł czas, by napisać powieść. I napisać powieść, którą skończę. Bo tak jak właśnie mówiłam, miałam mnóstwo zaczętych i nigdy niedokończonych. I tak siadłam i zastanawiałam się o czym, co można wymyślić. I nagle w mojej głowie pojawiła się ostatnia scena. Aha, zupełnie inna niż w tej książce, ale się pojawiła ostatnia scena i do niej dobudowywałam całą fabułę. No właśnie, o czym jest ta książka? Bo Śmierć to dopiero początek, to historia dwóch kobiet, które naprawdę robią wszystko, by spełnić swoje marzenia. To jest trochę taka historia tego, czy warto zawsze spełniać marzenia, dążyć do celu po trupach, czy czasem lepiej jednak sobie odpuścić. Jest to bardzo psychodeliczna pozycja, jest mnóstwo w niej snów, niedopowiedzeń, narkotycznego obłędu. Czytelnik do końca nie wie, czy ma do czynienia ze zjawiskami paranormalnymi, czy to tylko choroby psychiczne narastające, przerażenie. O fabule ciężko mi cokolwiek powiedzieć, bo praktycznie od samego początku się bardzo mocno splata i co się nie powie, to już się powie za dużo. W historii bardzo stawiam na to, żeby była intrygująca fabuła z bardzo mocno zagmatwanym głównym wątkiem, który jednak pod koniec się wyjaśnia. O samej książce, bo Śmierć to dopiero początek, z Sylwią porozmawiamy jeszcze za chwilę. Wracamy po przerwie do rozmowy z autorką Sylwią Błach. Sylwia, powiedz mi, ciężko było wydać własną książkę w Polsce? W Polsce ciężko jest na rynku wydawniczym? Strasznie ciężko, niestety. Ja miałam typowo szczęście, że ktoś mnie dostrzegł, ale też jest to małe wydawnictwo, dużo ode mnie zobowiązań wymagają i tak dalej, więc gdybym chciała zadebiutować w jakimś naprawdę dużym wydawnictwie, to bym musiała mieć, nie wiem, jak gigantyczny dorobek, bo znam mnóstwo świetnych pisarzy, którzy ciągle nie mogą się przebić. A jeśli się pisze grozę, to jest już w ogóle klimat przez polskie wydawnictwa odtrącany, bo kogo się czyta? Mastertona się czyta, Kinga, których docenia, ale ich się czyta, więc ich się wydaje. I na polskich autorów już jakoś tak coraz mniej miejsca, a mamy naprawdę świetnych pisarzy grozy na rynku. Czyli ja rozumiem, że to nie ty się starałaś zainteresować sobą wydawnictwo, tylko wydawnictwo przyszło do ciebie. Znaczy, ja się starałam wiele wydawnictw sobą zainteresować, i jedno w miarę mi się udało, choć musieliśmy właśnie dużo spraw dogadać, zanim faktycznie zaczęliśmy współpracę. I cały ten proces mniej więcej ile trwał? Tak od napisania, rzeczywiście skończenia książki do czasu jej wydania, kiedy znalazła się na półkach w księgarni? W przypadku Bo Śmierć to trwało chyba 2 miesiące, czyli dość szybko. Ale to było bardzo przyspieszane, bo chcieliśmy jeszcze wydać przed wakacjami i chcieliśmy zrobić taką dość głośną na ten rynek lokalny premierę, więc ustaliliśmy taki termin i wiele nerwów było, wiele opóźnień, wiele, Boże, gdzie są moje książki, bo jeszcze nie dojechała, już powinnam je mieć, ale udało się. Zadowolona jesteś? Opłacało się? Te wszystkie nerwy, ten stres i to załatwianie? Zawsze opłaca się marzenia realizować. No właśnie, czy wydanie książki było twoim marzeniem? Tak, choć przede wszystkim pisanie dla ludzi jest moim marzeniem i publikowanie, gdzie się da. Jedna książka jest takim elementem, powiedzmy, tego całego marzenia. No właśnie, bo to w sumie to już druga książka. Mówiłaś, że następny, najprawdopodobniej. Piszesz już coś? Coś jest już w planach? Czy na razie jeszcze się musimy wstrzymać i czekać?
Jeśli chodzi o moje takie prywatne projekty, to aktualnie nie mam czasu, żeby nad czymś większym pracować, bo to jednak pochłania bardzo dużo czasu. A teraz chwilowo zajmuję się głównie opowiadaniami i jeśli dobrze pójdzie, to w marcu się szykują 3 duże premiery. Niedawno dostałam informację, że moje opowiadanie pojawi się w magazynie Kufant, który jest aktualnie chyba najważniejszym internetowym magazynem, mającym jednak prawa takie same jak normalne czasopismo, czyli numer ISSN i tak dalej. I zechcieli przyjąć moje opowiadanie, więc premiera jest 1 marca. Tytuł będzie Falowanie. Tutaj go zdradzam po raz pierwszy. Super. Drugi taki projekt, w którym biorę udział, to jest projekt dość mocno utajniony. I jedyne, co mogę powiedzieć, to, że historie będą w dużej mierze nawiązywać do świata rzeczywistego, mimo że będą w nich zawarte zjawiska paranormalne. Jest bardzo dużo badań przeprowadzonych do napisania tej książki. Sprawdzania autentycznych historii wydają nas dobre historie, więc wydawnictwo, które faktycznie wie, jak się zająć grozą. Nazwiska autorów są takie, że dla mnie to zaszczyt być razem z nimi. I też warto wspomnieć, że w pewnym momencie nawet TVN się interesował samym pomysłem na tą książkę, więc szykuje się naprawdę wyjątkowa antologia. I cały czas jest nadzieja, że do marca się wyrobimy. A trzeci taki projekt, w jakim biorę udział, dzisiaj zresztą siedziałam nad tekstem, to projekt do też antologii. Też nie mogę za wiele zdradzić, bo też utajnione, ale to będą opowiadania typowo gore. Bizarro, proza ekstremalna, czyli taki projekt e-booka niszowego, darmowego, ale też takiego udowadniającego, że groza może na polskim rynku funkcjonować tak, jak funkcjonuje też na zagranicznym, czyli stawiając nie na mroczny klimat, a na obrzydliwości, przemoc, seks i orzeszki. No właśnie, bo padają tutaj nazwy gatunków. Gatunków literatury. No i właśnie, co to jest to gore? Gore to jest taka literatura dość brutalna. Bardziej ten termin się stosuje w filmach, bardziej jest rozpoznawalny. Produkcje typu Piła na przykład, ale dalsze części, czyli dużo krwi, przemocy, pokazywania obrzydliwości z bliska. Tylko to jest w książkach opisywane po prostu. I ty się zajmujesz takimi właśnie opisywaniami tego typu krwawych scen? Znaczy, ja lubię być międzygatunkowa w tej całej grozie, więc zarówno piszę i gore, jak i delikatne, straszne opowiadanka. Prozą ekstremalną też się swego czasu zajmowałam. Ostatnio dość głośno było o moim opowiadaniu, które było pisane jako bizarro i pierwszy raz w życiu się zastanawiałam, czy tekst w ogóle publikować pod swoim nazwiskiem. Jednak został ciepło przyjęty, więc... Ale ja dlatego się zastanawiałaś, bo był taki kontrowersyjny? Może zdradzę sam tytuł. Dzieci to ja mam w dupie, czyli gay fiction. O, no to już dobrze, to już rozumiem. Bardzo ciekawy tytuł, skąd on się zrodził w twojej głowie? Nie mam zielonego pojęcia i nie chcę wiedzieć, skąd się takie rzeczy biorą. Aha, rozumiem. To jest proces twórczy, tak? Czyli samo się po prostu... Tak to nazwijmy. Samo się w pewnym momencie pojawia. Wspominałaś o tym, że pisanie zabiera dużo czasu. Ile tak mniej więcej poświęcasz na to, na pisanie? Ile zajmuje ci twoja pasja? Jeśli nad czymś pracuję, nad jakimś opowiadaniem, no to sam proces pisania to na ogół jest kilka, powiedzmy do kilkudziesięciu, w zależności od długości, godzin. Jednak napisanie opowiadania to nie jest tylko to, że się siada przy kompie i klepie, bo przykładowo właśnie do tego projektu nawiązującego do rzeczywistości, do tej antologii, jakieś 1,5 miesiąca kombinowałam nad jakąś interesującą fabułą i cały czas nie mogłam nic wymyślić, coś mi się w tej głowie roiło, ale ciągle mi to nie pasowało. I samo napisanie już nie trwało tak długo, jak właśnie ułożenie wszystkiego, bo ja lubię pisząc tekst, mieć wyjątkowy pomysł. W tym staram się stawiać w mojej literaturze, nie powielać pomysłów innych autorów, tylko kombinować, żeby to było coś innego, nowego, nietypowego. A kiedy tworzysz, kiedy piszesz, to lubisz mieć już wszystko od początku do końca zaplanowane, cały początek fabuły i jej również zakończenie, czy czasami idziesz na żywioł? Różnie z tym bywa. Na ogół wygląda sprawa tak, że w mojej głowie pojawia się samo zakończenie jako pierwsze i potem właśnie myślę, jak zacząć i bardzo często to zakończenie okazuje się być zupełnie inne. Czasem wymyślam tylko pierwszą scenę i potem staram się kombinować, co dalej. A na przykład jak pisałam Bo śmierć to dopiero początek, musiałam mieć ułożone wszystko punkt po punkcie praktycznie, żeby sama się nie pogubić w zagmatwaniu historii. Żeby tak nie zrobić czegoś właśnie takiego, że tu ktoś umarł, a nagle żyje. Jednak przede wszystkim stawiam na to, żeby nie przesadzać z tym planowaniem, jak najwięcej się przy tym bawić, no bo póki co to jest moja przede wszystkim pasja. No i właśnie o tej pasji jeszcze z Sylwią porozmawiamy za chwilę.